Dzisiaj odwiedzamy Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji i zadajemy kolejne pytania w ramach serii Orientuj się. Inkubator Przedsiębiorczość i Innowacja to intrygujące połączenie. Co oznacza w praktyce? Co oznacza w praktyce tutaj, w przemyślu? Inne, równie ciekawe połączenie to Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska i Przemyski Inkubator. Cóż to za ciekawa relacja? Może nieco przewrotnie, ale odpowiedź na ostatnie pytanie usłyszycie już teraz. Niech wypowiedź doktora Sławomira Soleckiego, prorektora do spraw rozwoju i współpracy naszej uczelni, będzie zapowiedzią, ale też uzasadnieniem dzisiejszego odcinka Orientuj się. Zostańcie z nami, bo zawsze warto wiedzieć. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska jest uczelnią o charakterze dydaktycznym. To znaczy, że naszym celem jest kształcenie specjalistów dla gospodarki. Naszą misją i wizją jest to, żebyśmy kształcili specjalistów dla gospodarki jutra, a więc wysoko wyspecjalizowanych fachowców dla gospodarki Podkarpacia, dla gospodarki lokalnej Przemyśla i powiatu przemyskiego. Naszym celem jest oczywiście kreowanie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych wśród naszych studentów. Temu służą oczywiście wszelkie działania Akademickiego Biura Karier, które w naszej uczelni funkcjonuje. Jednym z takich bardzo, myślę, istotnych sposobów na rozwijanie tej współpracy jest współpraca z podmiotami zewnętrznymi, instytucjami rynku pracy. To są wspólne wydarzenia takie jak Targi Edukacja Praca Kariera czy Dni Studentów i Absolwentów, Dni Kariery Studentów i Absolwentów naszej uczelni, ale od niedawna również coraz ściślejsza współpraca z Przemyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości i Innowacji. Bardzo zależy nam na budowaniu postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych wśród naszych studentów. Oczywiście to przejawia się również w zainteresowaniu studentów komercjalizacją wiedzy, tej wiedzy praktycznej, którą nabywają w trakcie studiów w naszej uczelni. I oczywiście oni są zainteresowani w coraz większym stopniu zakładaniem własnej działalności gospodarczej. Współpraca z Przemyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości i Innowacyjności jest tak naprawdę dla nas bardzo ważna, dlatego że póki co nie stworzyliśmy jeszcze żadnego centrum coworkingowego czy inkubatora akademickiego, inkubatora przedsiębiorczości. Natomiast działamy w tej infrastrukturze instytucjonalnej miasta Przemyśla i chcemy pomagać naszym studentom w rozwijaniu również tych potrzeb związanych z przedsiębiorczością, z zakładaniem swojej działalności gospodarczej, startupów itd. Już kilka lat temu zauważyliśmy, że studenci uczący się nabywający konkretną wiedzę, konkretne umiejętności, pytają nas, jak mogą to przekuć w swój sukces ekonomiczny, zawodowy, a więc to jest zainteresowania, zakładaniem własnej działalności gospodarczej tak naprawdę przyszło do nas od samych studentów i to nas bardzo cieszy. My wobec tego modyfikujemy nasze programy studiów, dostosowując je właśnie do rozwijania postaw przedsiębiorczych, a praktycznym wyrazem tego, oprócz samego procesu kształcenia i zajęć praktycznych, które na naszej uczelni są dominującym, można powiedzieć, formą dydaktyki, jest również właśnie współpraca z taką instytucją jak Inkubator Przedsiębiorczości. Moimi rozmówcami, gośćmi odcinka są pani Iwona Rudnik, kierownik ośrodka terenowego w Przemyślu firmy Zetto Rzeszów oraz pan Daniel Domin, specjalista do spraw obsługi klienta. Dzień dobry. Dzień serdecznie. Jesteśmy w siedzibie inkubatora, która mieści się przy ulicy Ratuszowej. To nowoczesny, okazały budynek, ale o tym nieco później. A na początek o tym, co może rozwinąć się czy też wykluć w Przemyskim Inkubatorze. Bo nazwa zobowiązuje i zdaje się, że nie jest przypadkowa. Tak jak pani tutaj dobrze wspomniała, nazwa nie jest przypadkowa. Jeżeli chodzi o inkubator, czyli inkubacja, wykluwanie się, rozwój. No u nas, w naszym inkubatorze przemyskim, może rozwinąć się każdy biznes, każda osoba, która chciałaby założyć swoją działalność gospodarczą.
jak i również osoba, która już taką działalność posiada, ale chciałaby lepiej wejść z tym biznesem w obecny rynek. A dla kogo tak naprawdę jest inkubator? Inkubator jest dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą oraz dla osób, które taką działalność już prowadzą, ale muszą one spełniać łącznie cztery warunki. Jakie to warunki właśnie? Czyli być mikro, małym bądź średnim przedsiębiorcą, mieć firmę zarejestrowaną w województwie podkarpackim. To ważny warunek. Tak, firma musi być również zarejestrowana do 24 miesięcy. Oraz musi być z branży informatycznej, czyli musi być to branża ICT. O, i to jest ważny też ważny element. To są cztery warunki, które przedsiębiorca musi spełniać. Jeżeli chodzi natomiast o kryteria naboru, to najpierw przyjmujemy do inkubatora osoby, które są z miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli ten obszar tworzy miasto Przemyśl i 5 gmin. No dobrze, a jeżeli ja mam pomysł na przykład na założenie kwiaciarni, czy też mogę przyjść do inkubatora i prosić o pomoc? Rozumiem, że już chyba to kryterium, nie spełniam jednego z kryteriów, tak? Tak, dokładnie. Czyli musi być firma, która jest powiązana z szeroko rozumianą branżą ICT. Co to znaczy ICT? Jeżeli chodzi o branżę ICT, jest to branża informacyjno-telekomunikacyjna. Jest to branża, która nastawia się głównie na produkcję sprzętu, czy też tworzenie usług związanych z informatyką oraz telekomunikacją. Do takiej na przykład produkcji zalicza się produkcja sprzętu informatycznego, telekomunikacyjnego, sprzętu sieciowego, czy sprzętu związanego z przesyłaniem danych. Natomiast jeżeli chodzi o usługi, możemy tam zaliczyć usługi związane przykładowo z oprogramowaniem, usługi informatyczne lub teleinformatyczne. Czyli nie tylko produkowanie jakichś nowinek, nowości informatycznych, ale też usługi. Tak? Najbardziej wszystko to, co pozwala w jakikolwiek sposób na poprawę jakości życia. I nowocześnie. Dokładnie. Ale tutaj też Pani powiedziała o tym, że do inkubatora, z pomocy inkubatora może skorzystać osoba, która ma zarejestrowaną firmę. A jeśli takiej firmy nie zarejestrowała i ma zaledwie pomysł, a może aż pomysł, czy też może skorzystać z Państwa pomocy, z Państwa usług? Tak, jak najbardziej. Zachęcamy osoby, które do przyjścia do nas, takie, które już mają założoną działalność, ale takie, które są dopiero, że tak powiem, stawiają pierwsze kroki na rynku. Przede wszystkim bardzo często taki młody przedsiębiorca, on nie wie, jak załatwić wiele szereg spraw administracyjnych przede wszystkim. My u siebie tu w inkubatorze mamy dyżury. I to jest dyżur informatyka, dyżur księgowej oraz radcy prawnego. I zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.inkubatorprzemyski.pl, ponieważ tam mamy szereg informacji dla takiego młodego, przyszłego przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o nasze wsparcie. I również zapraszamy do odwiedzenia nas tutaj osobiście, ponieważ my jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku. Mamy biuro czynne. W jakich godzinach? Od 7.30 do 15.30. Więc udzielimy wsparcia, podpowiedzi, także pomożemy. Zapraszamy. Można wstąpić w drodze. Można wstąpić w każdej chwili, tak. I zapytać. Tak, no dokładnie. Właśnie, Pani wspomniała o stronie inkubatorprzemyski.pl, na którą oczywiście też zaglądałam. I Państwa też zachęcam do tego, żeby tam zajrzeć. Powiedzmy o konkretach. Jaką konkretnie, już troszeczkę Państwo zasygnalizowaliście tę kwestię, ale jaką konkretnie pomoc można uzyskać u Państwa w inkubatorze? Bo właśnie z informacji na stronie internetowej inkubatora wynika, że działacie Państwo w czterech obszarach, tak? I to jest wsparcie innowacyjności, udostępnianie powierzchni, świadczenie usług specjalistycznych, tutaj korzystam z notatek, i promowanie idei przedsiębiorczości. I ciekawa jestem, i nasi widzowie również, co kryje się pod tymi hasłami. Może po kolei. Wsparcie innowacyjności właśnie. Poprzez wsparcie innowacyjności tutaj rozumiemy to tak, że firma, czy tam osoba, która ma jakiś pomysł, innowacyjny pomysł przede wszystkim na swój biznes, tak, i chciałaby go zrealizować. My jesteśmy dla niej otwarci pod tym względem, że tu innowacyjność pomożemy jej wesprzeć w różnego rodzaju usługach, które oferuje inkubator, różnego rodzaju marketingu, tak, żeby wypromować ją jak najbardziej się da, jeżeli chodzi o zasięg rozpoznawalności tej firmy.
Czyli warunek innowacyjny, czyli kwiaciarnia odpada, tak? Znaczy, no, tak. Chyba, że, tak. No właśnie, będzie miała coś wspólnego z innowacyjnością. No, kwestia jest taka, że tak naprawdę, no, jeżeli chodzi o branżę ICT, no, to ona znajduje zastosowanie praktycznie w wielu dziedzinach, więc jeżeli ktoś wpadłby na jakiś pomysł, żeby połączyć kwiaciarnię z tą teleinformatyką. O, zadanie dla no widzów to naszych. Jak piszcie najbardziej, w komentarzach. Jak najbardziej też jesteśmy otwarci na to, żeby taki wniosek z takim pomysłem rozpatrzeć. Tak więc. Ale przede wszystkim nowocześnie i związane ma być to z branżą ICT. Kolejna rzecz to udostępnianie powierzchni. No i może trochę więcej o tym miejscu, wspaniałym, okazałym, nowoczesnym miejscu, w którym się znajdujemy. Bo tutaj można wynająć biuro, powierzchnię. Jak to wygląda w praktyce? Zgadza się. Tutaj miasto przeznaczyło bardzo duże środki na to, aby bardziej unowocześnić ten budynek, tak? Ponieważ budynek jest świeżo po remoncie. Są to no, fantastyczne sale, moim zdaniem, biura, gdzie naprawdę bardzo przyjemnie będzie się pracowało przyszłym inkubowanym podmiotom, czy podmiotom, które obecnie znajdują się już w inkubatorze. Jeszcze tylko wejdę w słowo i dopowiem, że każde biuro jest wyposażone w wysokiej jakości sprzęt komputerowy. Czyli to nie jest, że tak powiem, to nie są gołe ściany, tak? To nie są gołe ściany. Są meble, są komputery, są monitory, są drukarki 3D, są urządzenia wielofunkcyjne, jest ploter, więc tak naprawdę młody przedsiębiorca przychodząc tutaj do inkubatora nie musi się martwić o serwisowanie swojego sprzętu. To bardzo ważne. I tak. Po prostu są to biura przystosowane już konkretnie. Przychodzi inkubowany podmiot i zaczyna swoją pracę. I zaczyna pracę. I nie martwi się o nic. I wszystko działa. Zgadza się. Tak. I jeszcze dodajmy, no, przemyślanie o tym wiedzą, ale jesteśmy w centrum miasta. To też jest lokalizacja ważne. Jest naprawdę bardzo dobra. Tak. Kolejny punkt to świadczenie usług specjalistycznych. Już tutaj pani Iwona troszeczkę o tym wspomniała. No właśnie, jakie konkretne usługi świadczycie państwo naszym przedsiębiorcom przyszłym, mamy nadzieję, na tym rejonie? To tutaj chodzi, tak jak tutaj koleżanka wspomniała, to doradztwo przede wszystkim z zakresu właśnie informatycznym, prawnym oraz księgowym. Również szkolenia organizujemy. Szkolenia, tak, teraz też również będziemy organizować. Jakie szkolenia właśnie? Będziemy organizować takie szkolenie raz na pół roku. Będzie to szkolenie o nazwie Spotkanie z biznesem, gdzie będziemy szkolić przyszłych przedsiębiorców lub już obecnych, którzy dopiero rozpoczęli swoją tam przygodę z działalnością gospodarczą. Takich podstaw właśnie prowadzenia swojego biznesu. I już można się zapisywać na to szkolenie, czy to jeszcze na razie rodzi się pomysł? Nie, to już jest, to można się zapisywać, że tak wejdę w słowo, ale również jeżeli chodzi jeszcze o wsparcie, to też udzielamy informacji i pomagamy pozyskać dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej i również na pożyczki niskooprocentowane, też dofinansowane. Więc czyli taka pomoc więc takiego wsparcia też z różnych, jakby z różnych dziedzin, z różnych jakby sfer w tym momencie. Tak. Czyli ktoś ma pomysł na biznes, a na przykład nawet nie wie, jak zarejestrować firmę, to też państwo podpowiecie. Tak. Jeżeli to jest na przykład pierwsza firma i chciałby skorzystać z jakichś ulg, z jakiejś pomocy miasta chociażby, tak, czy środków Unii Europejskiej, być może to też państwo jesteście w stanie podpowiedzieć, w którą stronę może pójść i z czego może skorzystać. Tak, wystarczy złożyć do nas wniosek rekrutacyjny, bo wniosek również może składać osoba, która jeszcze nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, dopiero planuje. I na tym etapie my już zaczynamy jakby tą osobę wspierać. Rozumiem, w ten sposób to działa. No i ostatni punkt to promowanie idei przedsiębiorczości, co chyba też się dzieje w tym momencie tutaj podczas naszej rozmowy, bo namawiacie państwo do tego, żeby jednak zakładać firmy, jak rozumiem, trochę. Tak, jak najbardziej. No chyba każdy chciałby pracować dla siebie, tak? Każdy chciałby stworzyć coś swojego i być swoim szefem. Tak, i móc to rozwijać tak w pewien sposób i spełniać się jakoś zawodowo. Więc tu na tym polega właśnie to promowanie, tak, tego zachęcanie właśnie młodych osób, aby spróbowały, nie bały się
i mogły spełniać jakby swoje marzenia. No właśnie, młodych osób, ale pewnie niekoniecznie, chociaż my raczej informatyzację kojarzymy z młodszym pokoleniem, ale właśnie młode jak to Państwo... Firmy, tak młode firmy, to nazwała. O, tak. Młode firmy, bo to niekoniecznie... No właśnie, jak to obserwujecie osoba. Państwo? To jest młoda firma, bo my tu przyjmujemy firmy do 24 miesięcy, mogą być które młode funkcjonują firmy, młode firmy, ale to nie chodzi, że to musi być młoda osoba. Jasne, ale no tak się powszechnie kojarzy jednak ta sfera informatyczna. Może źle to określiłem. Czyli każdy może przyjść, nie ma tutaj granicy wiekowej, bariery, to uspokajamy wszystkich Państwa. Tak. Dobrze, ile kosztuje pomoc inkubatora? No ile musi na przykład zapłacić przedsiębiorca, żeby móc skorzystać z Państwa usług? Aby móc, że tak powiem, korzystać z tych wszystkich przywilejów, jakie ma inkubator dla przyszłego przedsiębiorcy, należy wynająć biuro. Aha, to jest warunek jakby, to jest, tak? Tak, podpisujemy umowę na wynajęcie biura. I wtedy jakby otaczamy opieką przyszłego tego przedsiębiorcę. Ale nie musi być to też, że tak powiem, całe biuro, bo w ofercie mamy też open space. Jeżeli ktoś potrzebuje pracować, nie wiem, poza domem, tak? Teraz dużo osób pracuje w domu, więc mamy taką wspólną przestrzeń, w której możemy pomieścić kilka firm. I wtedy już taki przedsiębiorca ma dużo mniejsze koszty. A również korzysta, że tak powiem, z wszystkich przywilejów i całego wsparcia, jakie oferuje inkubator. Ale płaci tylko za wynajem. A płaci tylko za wynajem, i do tego ma pomoc na przykład prawną, tak? O czym mówiliśmy. Tak. Jakie mniej więcej to są koszty wynajmu lokalu? Jeżeli chodzi o wynajem lokalu, to jest 19 zł netto za metr kwadratowy. Za czynsz i za to jest za powierzchnię, tak, rozumiem. I 15 zł za media. A sprzęt już jakby gratis. Sprzęt jest w tej kwocie. Co to znaczy, że operatorem Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji jest firma Zeto Rzeszów? To, że firma Zeto Rzeszów jest operatorem, oznacza to, że jesteśmy tak jakby zarządcą tego budynku i wszystkiego tego, co tutaj się dzieje. Tak? Aha. Budynek należy do Urzędu Miasta, natomiast my w ramach wygranego przetargu, konkursu, zostaliśmy tak jakby administratorem tego budynku. Bo Państwo jesteście pracownikami firmy Zeto. Tak, jak najbardziej. My reprezentujemy firmę Zeto i jakby firma Zeto... I jeszcze dopowiem, że oprócz administracji zajmujemy się pozyskiwaniem przedsiębiorców, dbaniem o tych przedsiębiorców, czyli zapewniamy wszelkiego rodzaju usługi, aby tym przedsiębiorcom, że tak powiem, ułatwić start. Czy to jest pomyślane na jakiś konkretny okres, czy działacie Państwo bezterminowo? Na okres, tak. Mamy podpisaną z Urzędem Miasta umowę na 24 miesiące, na 2 lata. Kiedy to mija? Od jak długo już funkcjonuje inkubator? Umowę podpisaliśmy 16 grudnia 2020 roku. Mniej więcej, no 5 miesięcy, 4 miesiące, liczę, więc jeszcze jest sporo czasu. Właśnie, można jeszcze zaznaczyć to, że no, my jako firma Zeto Rzeszów, działając w branży informatycznej od 55 lat, dobrze wpisujemy się w profil inkubatora, tak? Ponieważ inkubator też przyjmuje przedsiębiorców, którzy będą działać w branży ICT i my jako firma, która, tak jak już wcześniej wspomniałem, działa w tej branży z wieloma sukcesami, no doskonale jesteśmy, mamy wiedzę i doświadczenie, które pozwala nam na dobre prowadzenie. Więc jest to jak najbardziej uzasadnione, prawda? Tak, ja jeszcze tylko dopowiem, że firma Zeto Rzeszów posiada oprócz firmy w Rzeszowie, to również 3 oddziały. Jeden oddział jest w Przemyślu, w Krośnie oraz w Lublinie. Czyli na terenie tutaj Podkarpacia. W tym momencie, rozumiemy. Z innej strony troszeczkę pytanie, bo jesteśmy w ogóle w trudnych czasach, to są czasy pandemiczne. Jakby nie było, mamy nadzieję oczywiście, że już niedługo ta walka się skończy z koronawirusem panującym od ponad roku już. No ale właśnie, to jest trudny czas dla przedsiębiorców. Czy inkubator odczuwa jakoś tę sytuację? Bo rozumiem, że chyba trochę trudniej się odnaleźć inkubatorowi na rynku przedsiębiorczym w takich czasach. Jak to wygląda w praktyce z Państwa punktu widzenia? Znaczy, jeżeli chodzi o pandemię, no na pewno nie ułatwiło to w jakiś tam sposób
prowadzenie. No start w grudniu, tak, więc... Dokładnie. Mhm. Natomiast no, na pewno dużo osób też się przestraszyło tego wszystkiego, tej całej sytuacji. No, natomiast jeżeli chodzi o, myślę, moim zdaniem branżę ICT czy branżę informatyczną, nie odniosła ona jednak jakichś takich strat, tak? Wszystko się zinformatyzowało. No, takim prostym przykładem jest choćby nawet to, że ludzie zaczęli kupować przez internet, tak? Gdzie ta sprzedaż internetowa pobijała swoje rekordy w przeciwieństwie do poprzednich lat. Tak więc no, ta branża, no, jeżeli chodzi o pandemię, no, ma przeszłość i nie ucierpiała aż w takim stopniu jak niektóre branże, czy tam jakieś hotelarskie, tak, fryzjerskie i tym podobnie. A czy inkubator dąży do wykonania jakiegoś konkretnego planu? Czy w jaki sposób ma zmienić naszą tutaj lokalną, biznesową rzeczywistość? Czy jest taki plan, to znaczy, taki jeżeli zamysł? Chodzi o takie minimum, jakie musimy osiągnąć, to jest 11 firm, które musimy pozyskać do inkubatora. To jeżeli tylko warunki na to pozwolą, to oczywiście my byśmy chcieli, życzymy sobie tego, żeby tych firm przychodziło do nas jak najwięcej. Jeżeli tylko te możliwości techniczne pozwolą, to przyjmiemy więcej firm. Czekamy na poluzowanie obostrzeń też, prawda? Bo to chyba też utrudnia tutaj wyjście do ludzi. Jesteśmy otwarci po prostu na każdego, kto chciałby skorzystać z naszej pomocy i kto chciałby właśnie poprzez swój innowacyjny pomysł zrealizować cel związany z rozpoczęciem działalności. A Państwo oceniacie te pomysły? Na przykład ktoś przychodzi i ma jakiś pomysł, a możecie Państwo stwierdzić na przykład, że to się nie uda, czy raczej dmuchacie w skrzydła? Znaczy, nie oceniamy. Bardziej wspieramy i bardziej pomagamy i mówimy, którą drogą jakby podążać, ale nie oceniamy. Czyli dmuchacie w skrzydła po prostu, żeby poszło dalej. A na czym polega współpraca inkubatora z uczelnią, z naszą uczelnią, czyli z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu, bo już u nas też byliście i wybieracie się po raz kolejny, ale w jakim celu, powiedzmy to jeszcze naszym widzom. Tak, jeżeli chodzi o współpracę, to na pewno Przemyski Inkubator i Państwowa Uczelnia Wschodnioeuropejska, no, wspieramy się nawzajem, promując się przede wszystkim. Ale również tak naprawdę my poszukujemy młodych ludzi z głową pełną pomysłów, więc a takich ludzi jest najwięcej na uczelni. Tak. Byliśmy ostatnio na uczelni z, można powiedzieć w cudzysłowie, z takim szkoleniem, z taką bardziej może ofertą inkubatora i wymieniliśmy się też doświadczeniami ze studentami, bo ci studenci również jakby w drugą stronę nam powiedzieli, czego oni by oczekiwali, czego oni się boją, jakie mają obawy i jakiego wsparcia oczekują od nas. Również z Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego chcielibyśmy zorganizować, to będziemy mieć w drugiej połowie maja, takie spotkanie dla studentów. Już zapowiadamy, możemy zapowiedzieć, tak. Terminy podamy oczywiście na stronę. Tak, możemy już zaprosić, bo będziemy mieli takie spotkanie na temat dofinansowań, bo są bardzo fajne dofinansowania, jeżeli chodzi o pożyczki niskooprocentowane, czy dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej. Więc na takie szkolenie zapraszamy. Również planujemy w ostatnim tygodniu maja dni otwarte inkubatora. I również wszystkich serdecznie zapraszamy. Na czym będą polegały te dni otwarte? Będzie można tutaj po prostu jeszcze przyjść sobie, tak? Tak, zapraszacie do siedziby. Przyjść, przede wszystkim zwiedzić inkubator, zobaczyć, jakie tutaj firmy już się ulokowały, dowiedzieć się, jakie są możliwości wsparcia, właśnie co trzeba zrobić, aby otworzyć działalność gospodarczą, jakie dokumenty należy do nas złożyć, także jakby opowiemy krok po kroku o całej procedurze. Rozwijemy wszystkie wątpliwości. A jakie firmy już się ulokowały? Jaka to, no, branża wiemy, ale czym konkretnie się zajmują? Tak, żeby troszeczkę Państwu podpowiedzieć i dać więcej informacji. Tak, jedną firmę mamy, która zajmuje się drukiem 3D. Pani drukuje elementy do dronów. Podpowiedz mi, Daniel. Pani drukuje ogólnie części do dronu, czyli bardziej pod lotnictwo. O. Również ostatnio pochwaliła się nam wydrukiem modelu samochodu samojezdnego, tak? Łączy to wszystko z elektroniką, więc wszystko porusza się zdalnie.
Tak więc naprawdę bardzo fajny, innowacyjny pomysł. Jest to zresztą taka branża, która jest jakby niszowa i pani chce ją u nas jakby wypromować. Tak, no właśnie, niszowa branża też, tak, to jest coś ciekawe. Więc pani chce wypromować to, aby była ona bardziej jakby rozpoznawalna. Tak? Bo też łamiemy stereotypy przy okazji, bo kobieta, tak? Zgadza się. Jednak w tej branży i radzi sobie. Każdy, czy mężczyzna, czy kobieta. Tak. Tak więc. Czyli to taki przykład właśnie innowacyjności. Druga firma zajmuje się szkoleniami i z robotyki. Tak. Tak, i z firma programowania. Prowadzi szkolenia z robotyki, z programowania robotów, tak. Zresztą jest to firma... Już usługowa w tym momencie, tak? Czyli mamy panią, która produkuje na przykład. Tak. Zgadza się. No i państwo prowadzą zajęcia dla trzech grup wiekowych. Głównie jest to młodzież, dzieci oraz młodzież. Fajne jest to, że posiadają oni jakby w swoich szeregach zespół, który wyjeżdża na turnieje, czy regionalne, czy międzynarodowe, z tego, co nam się chwalili. Tak więc sukcesami. Tak więc sukcesami, tak. I fajnie łączył zabawę poprzez naukę, poprzez zabawę. I te szkolenia, jak rozumiem, odbywają się tutaj. Tak. Tutaj. Tak. No, drodzy Państwo, mam nadzieję, że może nie wyczerpaliśmy temat, ale troszeczkę zainspirowaliśmy niektórych do tego, żeby może pomyśleli o założeniu własnej firmy, a jeśli tak, to zapraszamy tutaj do inkubatora. Możecie Państwo rozejrzeć się też na początek na stronie internetowej inkubatorprzemyski.pl. A ja bardzo dziękuję za rozmowę. Również bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.